Mówimy o tym, co dzieje się blisko ciebie. Ja bym też nie chciał szczegółowo omawiać naszych rozmów, bo to jest zewnętrzna sytuacja. Nam się wydaje, że kandydowanie to jest kandydowanie i to już jest działalność polityczna, a Zaksa to jest prowadzenie. To jest prowadzenie klubu sportowego i to jest budowanie marki nie tylko Zaksy, ale przede wszystkim naszej firmy i dbanie o nasz interes. Wydaje nam się, że specyfika działalności Zaksy jest taka, jaka jest i rozpoczynający się sezon i wydarzenia, które przypadają akurat na czas kampanii, chociażby najbliższy mecz o Superpuchar w środę. Wydaje jednoznacznie zarząd grupy przyjął takie stanowisko we wrześniu i my jako nasz zarząd, że tutaj nie chcielibyśmy, żeby to było łączone i że nic nie stoi na przeszkodzie, a taka formuła w kodeksie jest, żeby można było na czas kampanii skupić się na jednych zadaniach, a z pozostałymi poczekać na rozstrzygnięcia wyborcze. Rozumiem, że jeżeli ktoś nie byłby pozytywny dla pani prezes i zostałaby tylko kandydatem, Na dzisiaj pani prezes jest zawieszony, na pół miesiące czy na czas kampanii. Ja mam pytanie, czy pan dyrektor generalny, rozumiem, Kobiela jest tylko na 2 miesiące, zarządzający, jest tylko na 2 miesiące, czy jednak na dłużej? Bo to już jest zupełnie nowa postać, postać w środowisku bardzo znana, więc to rozumiem, nie jest tylko decyzja na 2 miesiące, tak? Na razie umawiamy się tymczasowo, a co będzie dalej, no też chcemy zobaczyć, jak to w praktyce będzie funkcjonowało. Wydaje nam się, że jego doświadczenie, jego relacje, jego wiedza na temat siatkówki może nam dużo wnieść jako wartość dodaną. I patrząc na to, że jest członkiem zarządu BZPS-u, że jest członkiem Opolskiego Związku, tutaj w tym kontekście ważne jest o czym mówiliśmy niejednokrotnie, czyli kwestia popatrzenia na możliwą współpracę z Zaksy z młodzieżą, to, że organizował, czy współorganizował od tej strony technicznej wszystkie najważniejsze imprezy właściwie w ostatnich 15 latach w Polsce o charakterze międzynarodowym, Liga Światowa i tak dalej, no to w zasadzie nie ma tu słabych punktów, jeżeli chodzi o to, co on może do nas wnieść, nie? Też nikt dzisiaj nie podejmie odpowiedzialnie takiej decyzji, że jakby rozpoczynając współpracę umawiamy się na wieki wieków. Umawiamy się teraz na ten okres tymczasowy, żeby zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało. Wiadomo, że prezes też swoje obowiązki traktuje tymczasowo w tej spółce i związane to jest z tą sytuacją wyborczą, a nie z tym, że pan prezes jakoś szczególnie chciał te obowiązki podejmować. Jest przewodniczącym rady, taka jest odpowiedzialność. Pani Sędzia dokładnie to samo, odwaga przyszła, czyli przewodnicząca Rady Nadzorczej została prezesem klubu. Rozstała się już nawet Zakiem, aby dalej była prezesem klubu. I też to było tymczasowe. I wszyscy się zarykali wtedy, że to tymczasowo. I prezes Zaku, i pani prezes Nowosielska. A okazało się, że to taka tymczasowa robota nie była. Ja mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to jest tymczasowe. Rozumiem. To teraz ja zadam się inaczej pytanie. Zapisać i za rok zapytać. Mam nagrane. Czy jeżeli pani Sabina Nowosielska stanie prezesem klubu, albo z jakichś innych powodów przestanie być prezesem klubu, to pan Kobiela zostanie nowym prezesem? Nie, ja powiedziałem, że... Bo rozumiem, że nie problem był, że Kazimierz Pieczyk odszedł dość nagle z funkcji prezesa klubu. Wtedy no, wszyscy byli postawieni pod ścianą, skąd znaleźć prezesa. Bo to się nie szuka tak ad hoc. Stąd moje pytanie, czy to jest przygotowywanie nowego prezesa? Nie można dzisiaj odpowiedzieć. A pan prezes wymienił prawie całe CV siatkarskie pana Kobieli, czyli zna perfekcyjnie tego kandydata, co dowodzi tego, że jest poważnie traktowany kandydatem. Tak? Zacytowałem tylko komunikat, który Państwu wysłaliśmy rano, ale oczywiście nie byłbym odpowiedzialną osobą, ale bym powiedział, że nie znam jego CV. Rozmawiałem z nim też. Wydaje mi się, że jest świetną osobą, jeżeli chodzi o to, co można nowego wnieść do organizacji, zwłaszcza od tej strony takiej klubowo-sportowej w Zaksie. Jeżeli współpraca będzie się układała dobrze, to można pomyśleć o dalszej współpracy i zależy jaka będzie formuła tej współpracy, to z kolei też zależy od rozstrzygnięć, bo
życzymy pani prezesowi sukcesów i może tak się zdarzyć, że 16 listopada ona zostanie prezydentem, a to powoduje, że w żadnej mierze nie może łączyć tych funkcji i za, prawie że z automatu, tam jest to około 3 miesiące, no ale to wiadomo, że to jest prawie z automatu. My też zostajemy wtedy z wolnym etatem, można tak powiedzieć. Zobaczymy. Klub jest w takiej sytuacji, że potrzebuje też takiego wsparcia tam wewnątrz, bo sami też wiecie, że trochę kontuzje. Trzeba działki, tylko nie od sportu. Trochę kontuzje nas nękają, trochę się martwimy, jak ten sezon wyjdzie, bo... No zawodnicy będą jeszcze, rozumiem, jeszcze właśnie, ale też chcę trochę wykorzystać miesiąc na to, żeby a może przez ten miesiąc ktoś zewnątrz jakiś nowy pomysł niesie, bo chcemy, żeby dużo ludzi chodziło na te mecze, bo chcemy, bo tylko wtedy też nasza marka się buduje jako Zaku, bo chcemy trochę młodzieży przyciągnąć do Zaku, do Zaksy. No, wszyscy tym jesteśmy zainteresowani. Mi się wydaje, że tutaj nikomu nie robiąc krzywdy, no, szukamy jakichś rozwiązań, które będą dobre dla przede wszystkim dla Zaksy i dla lokalnej społeczności. Tak. Krótko mówiąc, zakładacie, że pani Sabina Nowosielska zostanie prezydentem tego miasta i w związku z tym cała załoga będzie głosowała na panią Sabinę. Chciałem powiedzieć tak, że życzymy pani Sabinie jak najlepiej, ale to wyborcy i mieszkańcy Kędzierzyna zdecydują, w związku z tym ja za załogę na pewno się wypowiadam nie będę, bo właśnie chcemy uniknąć jakichkolwiek podejrzeń, czy zarzutów, czy uwag dotyczących ewentualnego zaangażowania naszej spółki. Na terenie naszego zakładu na pewno żadnej agitacji prawdopodobnie nie będzie i w ogóle temat.